Dobra, tutaj znowu Wrona. Co może być dużego? Mamy tutaj te płytki, mamy to, ale tego raczej Daniel nie zdoła podnieść. Ja bym spróbował wsadzać to, ale pewnie to też jest za ciężkie. Może to... Dobra, tutaj nic nie znajdziemy chyba. Tu dużo kamieni było. Muszę tylko... A, myślisz jest. O kamieniu? Nie wiem. A, znowu robal po mnie chodzi. Nie wiem. O! Szajs. Dobra, wracaj. Wiesz dokąd, nie? Mam nadzieję, że... Z aktuarium? O, man! Rzucił w Zanka kamieniem. I wtedy uciekaj. Ale jak on będzie w dobrym miejscu? Co zrobiłeś? No kurde! Jak będzie tu? No nie mamy innego wyboru, jak... Jak? No kurde, ty go nie widzisz. O, jest. Dobra. W lewo będziesz musiał. Albo w prawo. W lewo, w lewo. Jak? Biegłem najszybciej jak mogłem. Ale nie rozumiem, jak on mógł nas dogonić. On dostał kamieniem. O, dobra. Ale rozwaliliśmy maszynę. Gdzie po prawej. Teraz? Chyba po prawej, to mi się tak wydaje. Tak, to jest tutaj. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co z tym zamkiem zrobić. Zamknij drzwi może. Kuli już nie ma. Hech. 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 Dlaczego nie ma kuli? Duchowe sanktuarium. Co to w ogóle jest? Nie wiem, ale... Zenek cię ładnie ciachnął na jednego hita. No, on ma przyrządy. Jak widzieliśmy, był ostro budowany różne. Dobra, idź na dół. No i o co teraz chodzi? O, jest dźwignia, pociągnij za nią. Wejdź tam. To jakoś tak się domyślałem, wiesz? Wejdź na ten znak może. Albo... O, i teraz na ten znak wejdź. Wejdź. Nie, nie na ten. Tam. Stój tutaj. Co się dzieje? No to jest teraz pytaniem, zagadką. Co to może być? A weź jeszcze raz. Widać, wszystko jest wykute w skale. A być może tu powinna leżeć głowa grypy? Może wziąć to w naczynie jakieś? Nie, moim zdaniem nie, ale spróbuj. Weź jeszcze raz, albo... Zapalmy sobie. Mamy tyle tego nazbierane, a na początku tak było tego mało, nie? Dokładnie. Była tam jakaś inna droga? Nie. Być może to jakiś rytuał, że trzeba zapalić te wszystkie rzeczy. Kliknij jeszcze raz na to. I teraz szybko do znaku tego. O! Musimy chyba powtórzyć to parę razy. Aż zemdlejemy? Możliwe. I teraz jeszcze raz do znaku wróć. Co trzeba wyjść już? Nienormalnie. No co my robimy? No zobacz. Nie wiem, ale... Jeszcze raz. Jeszcze pomacę go chwilę. Dojdziesz tam, Daniel. Nie rozumiem. Ale nie ma innego przejścia chyba? A nie, jest. O, to chyba o to chodziło. No tak, Niko. 20th of August, 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow and... Ha, jaka muzyka. Zabiję cię za to, co zrobiłeś. Dobra. No, dalej. Że mnie. No właśnie, dobra. Chyba znowu do znaku będzie bieganie. I do znaku. Otworzyły się. Świetnie. Dobra, lepiej pobiegnijmy tam. Gdzie? Do... Mi się wydaje, że się otworzyły te środkowe. Ojej, już miliard z tego jest. A. Panie Logan. Nie, niech on się obudzi najpierw. O, teraz pobiegnij tam. A nie biegaj po tym. Właśnie wiem, tylko on stracił panowanie. Po lewej. Dobra, bo Daniel chyba umiera, bo taki obraz się zrobił. Kulista komnata. No, to chyba tutaj będzie końcówka. Oby. Chociaż nawet się przyzwyczaiłem już do tej gry. Moim zdaniem wszystko się wyjaśniło, co miało być. Dobra. Latający kamień. Aleksander, kutas. Zamknij się. Shut up, man! Dobra, co z tym Aleksandrem zrobię? Szajbuję. Nie, no, graj. My powiedzieliśmy, jakie będzie zakończenie. Chyba kiedyś, nie? I powiedzieliśmy, że go zabijemy. Więc... Zatem zróbmy, tak? Sorry. I tak mnie już nie przekonasz. On jest potworem. Może posłuchajmy go jeszcze chwilę. Może nie bądźmy takimi potworami jak on. Nie, to nie ma sensu, on... O, daj mi ostatnie. Proszę. A zobaczymy, co zaraz powiem. O, jest możliwość taka, dostawimy jedną kolumnę i tak będzie inne zakończenie. Być może my też zginiemy, jeśli tak zrobimy. Ale jeśli Daniel nam powiedział, no to powinniśmy się zachować jak ta postać, jakbyśmy byli na tym miejscu, nie? Ale być może nie będziemy takim potworem jak on. On zabijał ludzi, więził ich, zmusił nas do zabijania. No tak, ale jeśli zabijemy go, to będziemy tak jak on. Wcale nie. No co, tylko gra. Nie ma sensu. O, come on. Zostaw go. Haha. Wcale nie. To ty zginiesz. Chyba giniemy. Ale Aleksander też. Muahahaha. O, i... Zginęliśmy? Nie. Moim zdaniem nie. No idź. O, bardzo mi się to podoba. Stare miejsca odwiedzamy. Ostronna muzyka. Być może on już jest duchem. Nie, on po prostu wychodzi. Ale pojawia się w kilku miejscach na raz. Nie, to nie jest w kilku miejscach, to jest przewijanie. No, widzisz? On się tak jakby oczyścił dzięki temu. Aha. Oni po prostu przewijają kawałek tam, nie? Żeby pokazać te miejsca. O, światło. No, ale dawno nie widzieliśmy światła. Świetnie. Nasze drzwi na początku. Na początku starałem się je otworzyć i... Już wiemy czemu nie mogliśmy. Zamek się pewnie zawalił. I tak zakończyliśmy naszą pierwszą serię grania. Amnesia Mroczny Obłęd. Już powiemy, kto przetłumaczył z języka angielskiego na polski, nie będziemy tacy. Hide from T7D. O, Edyta mu pomagała, ale jednak były drobne błędy. Tak. No, no i to by było... Co możemy powiedzieć? Możemy jeszcze teraz... Zrecenzować tak jakby. Zrecenzować, no. Jak widzieliście, w tej grze było dużo takich momentów, które faktycznie zawierały te elementy grozy. Niektóre były bez sensu, ale poza tym cała gra, no, oceniłbym na 9. Ale poszczególne elementy może najpierw. Grafika. Bardzo ci się podobała grafika wody. Tak. No, w dzisiejszych grach, no to ta grafika jest standardowa, no spójrz na Battlefielda na przykład, jaka grafika teraz jest. Ale jeśli chodzi o grę horrorową, no to faktycznie uznaję, że jest to jedna z lepszych. No, ona trzyma poziom jednak, nie? Trzyma. Jednak to trzeba poczuć, to trzeba... No to trzeba w to zagrać, no. No, zachęcamy do grania w tę grę. Teraz trochę o muzyce. No, mi się bardzo podoba teraz ta piosenka, która tak leci. Ogólnie w horrorach muzyka zawsze bardzo buduje nastrój. Tutaj zbudowała go bardzo dobrze. Budowała niepokój. Tak, muzyka może wyrażać wiele uczuć. Tak jak było w cysternie, nie? To taka niepokojąca muzyka, ale nic się nigdy tam nie działo. Nic nie było takiego. Właśnie, to dźwięki czasami mogą nami bardziej manipulować niż na przykład efekty. Efekty wizualne, no, nie mogą być tak jak w prawdziwym życiu, no. Po prostu na razie jeszcze technika tego nie osiągnęła. Są bardzo blisko jednak. No i wreszcie sama fabuła. Fabułę... No, koniec. Fabułę bym ocenił na taką 8. 8 ze względu, bo trochę... Niektóre momenty były bez sensu, ale dobrze, że były takie momenty, w których musieliśmy sami myśleć, a i tak wychodziło jakby Daniel to myślał. Ale mi się podobało, że on właśnie tak odkrywał to powoli, nie? Im dalej, tym więcej wiedzieliśmy. Że właśnie, że my wiemy tyle co on, a nie jest na przykład czasami w niektórych grach jest tak zrobione, że wiemy na początku wszystko, tylko musimy nim posterować i wtedy jest... A tak to... Właściwie to razem z nim przeżywaliśmy to wszystko. Niby to taka głupia gra, no. A jeśli chodzi o cenę, to była w Biedronce do kupienia za 10 zł. Tak. Więc bardzo niedrogo i moim zdaniem bardzo się opłaca. Jestem ciekaw, czy jest taki film. Amnesia? Chyba nie ma, ale kto wie. Ciekawe, gdzie teraz Daniel będzie. No i nasza ostatnia taka ogólna ocena to 8,5, 9. 8,5, 9 na pewno. 8,5 jednak. A razy nie będziemy raczej robić odcinka, który będziemy recenzować, bo... No, po prostu opowiedzieliśmy teraz o tym i zagraliśmy w całą tą grę. Co, tyle możemy zakończyć. No, sprawdźmy tylko menu, o. No właśnie, jesteśmy w menu. I tu nasze menu. Domyślna historia. Nie mamy domyślnych historii, ale są do pobrania. Twórcy zrobili. Będziemy się zastanawiać nad nagraniem takiej domyślnej historii. Być może teraz, jeśli weźmiemy się za nagrywanie Władcy Pierścieni. Powrót króla w kopie. To takie elementy rozluźniające od Władcy Pierścieni. Może mocno spinające. Orków. Mocno rozluźniające. Stres w Amnezji. Niektóre osoby, jeśli oglądały, mówili, że jesteśmy chorzy, mów to gramy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy grają w takie gry. Jeśli będziecie chcieli obejrzeć serię Zagrajmy w domyślną historię Amnezji, to komentujcie. A tutaj się żegna Wrona i Xaver, subskrybujcie.